Na swoim fotelu, przy swoim mikrofonie. Wszystko gotowe, zatem zaczynamy. 5 osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji za wielomilionowe wyłudzenia dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od nich zaczynamy. Potem nowa lista leków refundowanych. Legia, która lubi thrillery, pokonała w dwumeczu Midtjylland dopiero w rzutach karnych, ale awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji. A w porannej rozmowie w RMF FM za moment Katarzyna Lubnauer. Zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez CBŚP za wielomilionowe wyłudzenia dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Policjanci działali na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Te informacje o poranku przynosi Maciej Sztykiel. Dzień dobry. Maćku, za co mają odpowiadać zatrzymani? No, według śledczych wyłudzili od agencji 24 miliony złotych, a kolejne 4,5 miliona próbowali wyłudzić. Mieli działać w większej zorganizowanej grupie przestępczej, no i korzystając z fałszywych dokumentów, zawyżanych faktur i kosztorysów, które poświadczały nieprawdę, grupa starała się pozyskać dotacje, na przykład na budowę sortowni i magazynu. No i w ten sposób doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i teraz prokuratura zabezpieczyła mienie tych 5 zatrzymanych warte 35 milionów złotych. To nieruchomości oraz udziały w spółkach, a łącznie postępowanie to obejmuje 42 podejrzanych. Od dziś dużo zmian dotyczących dostępu do leków czeka pacjentów. Wraz z początkiem września osoby, które mają mniej niż 18 i więcej niż 65 lat, mogą korzystać z pakietów wybranych leków za darmo. A to nie wszystko. Od dzisiaj to jeszcze nie wszystko. Od dzisiaj obowiązuje też oddzielna nowa lista refundacyjna. No i komentarze właśnie do tych zmian zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry. Michale, zacznijmy od tych bezpłatnych leków dla najmłodszych i najstarszych. Na co lekarze tutaj zwracają uwagę? Na to, że od dzisiaj osoby, które mają 65 lat i więcej, mogą za darmo zaszczepić się przeciwko pneumokokom, czyli, jak tłumaczy profesor Ernest Kuchar, przeciwko bakteriom szczególnie groźnym właśnie dla seniorów. To jest najczęstsza bakteria, która powoduje zapalenie płuc. A zapalenie płuc jest chorobą na tyle poważną, że osobę starszą po prostu może wysłać do szpitala, nawet zabić. Za to dzieci od dzisiaj mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Do wyboru są 3 szczepionki, wśród nich ta najnowsza, donosowa, podawana bez zastrzyku, jako aerozol. Co nowego pojawia się na liście leków refundowanych? Najważniejsza nowość według lekarzy to program lekowy dla kobiet z rakiem trzonu macicy, endometrium. Taką diagnozę w Polsce rocznie słyszy ponad 6 tysięcy kobiet. Jest pewna grupa pacjentek, których rokowania są złe i to uważam za szansę właśnie dla tej grupy pacjentek. Komentuje profesor Andrzej Nowakowski z Instytutu Onkologii. Zmiany na listach leków możecie już teraz sprawdzić na stronie rmf24.pl. Stara Gwardia wraca do piłkarskiej reprezentacji Polski. W gronie powołanych na wrześniowe mecze z Wyspami Owczymi i Albanią znaleźli się Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Patryk Serwański był wczoraj na konferencji selekcjonera. Dlaczego Fernando Santos postanowił wrócić do tych zawodników? Trener kadry przyznał, że drużynie brakuje ognia, zaangażowania, jednym słowem charakteru, co zobaczyliśmy w przegranym meczu z Mołdawią w czerwcu. Santos sięga więc po charakternych piłkarzy, bo i Krychowiak, i Grosicki tymi cechami wyróżniają się od lat. Na pewno jeśli chodzi o osobowość, poczucie pasji, poświęcenia, tego brakowało nam w zespole. Ktoś musi dać to zawodnikom do zrozumienia, nie tylko selekcjoner. Kwestia mentalności, osobowości, dumy, to jest nam potrzebne, mówił Santos, który powołał także młodego napastnika włoskiej Parmy, Adriana Benedyczaka. To jedyny debiutant w gronie 25 piłkarzy zaproszonych na zgrupowanie. Brakuje za to kontuzjowanego Przemysława Frankowskiego. A propos Wysp Owczych, KL Klaksvik po zaciętym meczu przegrało z Szeryfem Tiraspol 1-2, nie awansował do Ligi Europy. Na piłkarzy, których część niedługo zmierzy się w meczu reprezentacyjnym z Polską, czekać będzie Liga Konferencji Europy. Mecze z Legią Warszawa? Niewykluczone. Legia, przypominam, przed północą wyeliminowała duńskie Midtjylland po rzutach karnych. No, gdybym jeszcze raz miał urodzić się, to właśnie ta pomeczowa radość piłkarzy i kibiców na 27 tysięcy gardeł na stadionie. Tak w Warszawie było 8 godzin temu. A losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji o 14.30, zatem sprawdzajcie popołudniowe fakty. Legia będzie losowana z trzeciego koszyka, co oznacza, że trafić może na Eintracht Frankfurt, Gent, Lille czy Fenerbahce. W koszyku drugim, na przykład Fiorentina czy Aston Villa. Czwarty koszyk to właśnie nieobliczalny Klaksvik z Wysp Owczych i najmocniejszy na papierze w statystykach duńskie Nordsjælland. Oni w dwumeczu odprawili Partizana Belgrad, wygrywając 6-0. Mówimy o tym w faktach RMF FM. Mówimy o polityce. Ona w porannej rozmowie RMF FM. Piotr Salak, jego gość, witamy. Dzień dobry, a gościem RMF FM jest Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na posłankę. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry Państwu. Dokładnie, kandydatka na posłankę z Warszawy. Nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, chyba że Pani ma ochotę, bo bardzo dużo informacji Tomasz Staniszewski nam przekazał a propos tego, co się działo na boiskach piłkarskich wczoraj. Porozmawiamy sobie troszkę o polityce. Co Pani myśli o jedynkach Prawa i Sprawiedliwości? Pani jest zaskoczona? Znaczy, chyba wszyscy są zaskoczeni, ponieważ nawet ci kandydaci PiS-u, którzy robili już wcześniej sobie kampanię w okręgach, mogą być zaskoczeni, bo zrobili sobie nie we swoich okręgach. Natomiast ucieczka Kaczyńskiego, która już była zapowiadana wcześniej z Warszawy, do Świętokrzyskiego. No ten Gliński w Warszawie. Szczerze mówiąc, myślę, że sponsor Bąkiewicza w Warszawie nie ma czego szukać. Ja pamiętam tą słynną scenę, kiedy Bąkiewicz zagłuszał posłanki warszawskie i usłyszał, jak to było, milcz, głupi chłopie, ham jest skończony od jednej z nich. Zresztą pokazuje się, że sam Bąkiewicz, sponsorowany przez Glińskiego, będzie też kandydował tylko z Radomia. A co Panią bardziej zaskoczyło? To, że Jarosław Kaczyński nie będzie kandydował z Warszawy? Czy to, że Roman Giertych znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej? No jedno jest konsekwencją drugiego. Ja myślę, że Kaczyński uciekł z Warszawy między innymi dlatego, co PiS chce zrobić z Okęciem. To jest dla warszawiaków nie do przyjęcia. Próba likwidacji Okęcia. I z powodu Okęcia myśli Pani, że prezes Kaczyński, to jest jeden z elementów. To jest bardzo, to jest też taki symbol jednak Warszawy, to lotnisko tak blisko, które rzeczywiście i warszawiacy korzystają i jest elementem rozwoju Warszawy. W związku z tym niewątpliwie te pomysły, które zostały wykryte między innymi przez pana Jańskiego, na pewno są jednym z elementów tego, żeby Kaczyński musiał uciekać z Warszawy, bo my tego na to nie pozwolimy i my na pewno to powstrzymamy. I sprzedaż terenów, i kwestie zamknięcia Okęcia. Natomiast jest jeszcze druga kwestia. Oczywiście Giertych to jest taka odpowiedź nasza. Odpowiedź pod tytułem niech się premier zderzy ze swoim byłym wicepremierem. Chociaż ja powiem szczerze, że to nie, oczywiście z mojego punktu widzenia nie jest to mój ukochany kandydat Koalicji Obywatelskiej. Ja tam będę popierać kobiety. Tam jest na jedynce Marzena Okła-Drewnowicz, na piątce Barbara Iwan. Obie świetne kandydatki. Ja w ogóle zachęcam do głosowania na kobiety. Trochę mi to przypomina klasyczne zdanie z polskiej polityki. Nie chcę, ale muszę. 1 września. Dzisiaj szkoły nie ma. Od poniedziałku. Zaczyna się 4 września. Tak. Wychowanie patriotyczne w szkołach. Twórczość Jana Pawła II w kanonie lektur. Ocena z religii wliczana do średniej. Taką będziemy mieli szkołę? No niewątpliwie. Podoba się Pani ten program? Nie podobałem się i wiem, że to odnosi się też do Giertycha. Tylko, to jest jego program w szkole. Tak. No i twórczo go rozwija minister Czarnek. Tylko niestety PiS pogłębił wszystkie zniszczenia w polskiej szkole, jakie były możliwe i pewne pomysły z tego powodu, że wdraża je, po pierwsze realizuje to na przykład w postaci tego hitu roszkowskiego, który wszyscy widzieliśmy i czytaliśmy, ale również dlatego, że zniszczono też pewną strukturę szkoły. Mam na myśli to, co zrobiła Zalewska, czyli likwidacja gimnazjów. Pani poseł, zanim przejdziemy do internetu, jeszcze chciałem Panią zapytać, czy Pani krzyczała na ulicach za Giertycha szkoła zdycha? Nie krzyczałam akurat tyle na ulicach, to był taki czas, w którym miałam córkę w szkole, natomiast szlak nie trafiał. Co jeszcze denerwowało poseł Katarzynę Lubnauer? O tym już za chwilę w części internetowej. Zapraszamy do Radia RMF 24 i naszych mediów społecznościowych. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Pani poseł, bardzo łatwym zadaniem jest pogrzebanie troszkę w archiwum, pogrzebanie trochę w internecie i znalezienie różnych pomysłów Romana Giertycha. Między innymi tak, jak przyznanie medalu księdzu Henrykowi Jankowskiemu, medalu wychowawca młodzieży. Wiedziała Pani o tym? Nie, o tym akurat nie wiedziałam, natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. Nie mam żadnych wątpliwości, że Giertycha trzeba trzymać z daleka od edukacji. I jestem przekonana, że od edukacji że tylko, ale w innych sprawach już nie powinien, w innych może kwestiach, się wypowiadać tak, jak po pierwsze, w innych kwestiach to on powiedział dość jasno, że będzie go obowiązywać dyscyplina. Dyscyplina klubowa i tam, gdzie będziemy głosować jako klub w sprawach na przykład związanych czy z aborcją, czy z kwestiami związanymi ze związkami partnerskimi, będzie dyscyplina i ona go będzie obowiązywać. Natomiast jest inna kwestia, która jest dla mnie dość ważna. Ja widzę też, jak PiS zareagował na tą propozycję, żeby Giertych tam się pojawił. I nie mam wątpliwości, że dla nich to też jest dużym problemem. Ale dla komu wy chcecie stwarzać problemy i czy kogo chcecie zachęcać? No bo rozumiem, że rozmawiamy teraz trochę o logice i prawdopodobieństwie. Niech pani przypomni tytuł swojej pracy, bo on mnie zawsze fascynuje, pracy doktorskiej. Niekomutatywne twierdzenia graniczne w niekomutatywnym rachunku prawdopodobieństwa. Czyli można założyć, że pani o logice, o matematyce i o prawdopodobieństwie wie więcej ode mnie, prawda? Tak, o edukacji, logice, prawdopodobieństwie. Więc ja się zastanawiam a propos logiki. Jaki ma sens wystawianie Romana Giertycha przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, skoro to ludzie, którzy raczej na Jarosława Kaczyńskiego, czy Jarosław Kaczyński nie jest głównym bohaterem ich politycznej bajki, to tych ludzi trzeba przekonać, żeby zagłosowali na Romana Giertycha. Którzy będą doskonale pamiętali, jak Roman Giertych się zachowywał, gdy był ministrem edukacji, jak się zachowywał, będąc wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Gdzie sens i logika?
Przede wszystkim, żeby Roman Giertych w ogóle wszedł, musi wejść z ostatniego miejsca. On jest tam ostatni na liście. Jest bardzo dobre miejsce. Jak powiedziałam, są tam dobre liderki. Zachęcam do głosowania na kobiety. Natomiast poza wszystkim, zauważ, tam jeszcze nigdy nie wszedł nikt z Koalicji Obywatelskiej, ani z Platformy Obywatelskiej z tego ostatniego miejsca w okręgu. O ile pamiętam, w ostatnich wyborach tam wzięliście stamtąd 3 miejsca. Tak, ale żadne nie było ostatnie, o tak powiem. W związku z tym to nie jest wcale takie proste przedsięwzięcie. Natomiast też to jest pewien zamysł Donalda Tuska. Ja jednak uważam, że lider ma prawo budować listę w pewnym założeniu swoich pomysłów na kampanię. I tutaj mam wrażenie, że bardzo jasnym komunikatem, który jest wraz z Giertychem, to jest to, że my musimy pokonać PiS i że to jest nasze pierwsze zadanie, że mamy pomysły programowe i o nich mówimy bardzo często. Wszelkimi metodami? Ale trzeba pokonać PiS. Wszelkimi metodami czy nie? Znaczy, wszelkimi metodami to jest oczywiście, znaczy nie robimy tego, co PiS, nie wprowadzamy referendum, które niszczy poczucie uczciwości tych wyborów, nie wykorzystujemy pieniędzy publicznych do tego, żeby robić kampanię, nie robimy niezgodnie z prawem tego, co zrobił PiS z telewizją publiczną, wykorzystując ją w celach politycznych. Ale możecie obrażać wyborców, wystawiając Romana Giertycha. Natomiast nie, to jest ciekawe, dlatego że ja teraz, ponieważ prowadzę kampanię w Warszawie, w związku z tym chodzę po ulicy Warszawy i byłam ciekawa, jak Warszawa przyjęła to. No byłam teraz niedawno na Żoliborzu, byłam nawet w okolicach domu Jarosława Kaczyńskiego i powiem szczerze, że to ciekawe, bo warszawiacy zrozumieli ten zamysł Donalda Tuska, że to jest Giertych przeciwko Kaczyńskiemu, przypomnienie o dwóch wieżach, przypomnienie o różnych aferach związanych z Jarosławem Kaczyńskim ze Srebrną. Natomiast to, czym byli bardzo zaniepokojeni na przykład, to było właśnie to Okęcie. Czyli w ogóle ja myślałam właśnie, że bardzo dużo osób będzie do mnie podchodziło i pytało się o tego Giertycha, albo czuło się tym jakoś zburzone. Nie, nie było tak. I ja, ponieważ ja w tej chwili jestem, znaczy nie ma chyba lepszego takiego sondażu, niż jeżeli człowiek idzie, szczególnie w takim mieście jak Warszawa, na ulicę i słucha, co ludzie mówią na temat takiej decyzji czy innej Donalda Tuska. Pani wie dobrze, i znowu tutaj wracamy do prawdopodobieństwa, że pytanie w Warszawie o to, czy Platforma dobrze zrobiła lub nie, to nie jest dosyć reprezentatywna grupa, no jeśli chodzi o całość wyborców w Polsce, prawda? Strony, że to jest najbardziej progresywne miasto, które, jeżeli przyjrzymy się temu, co może myśleć o Giertychu, to może mieć większy problem niż mieszkańcy Świętokrzyskiego. Pytam o ten ruch z Romanem Giertychem, dlatego że dla pani ważniejszy byłby Roman Giertych na listach, a inaczej, kogo pani wybrała? Roman Giertych czy Ryszard Petru? Znaczy, ja bym na pewno wybrała Iwonę, znaczy Marzenę. Nie, ma pani, nie, to za łatwe zadanie, pani poseł. Ma pani dwóch panów, których trzeba by postawić na liście. Cały klub program polega na tym, że tam jest 20 parę, nie pamiętam więcej, tam jest 16-mandatowy okręg, to tam jest 32 osoby na liście, on jest 32, jest pozostałych 31 kandydatów. Ja bym wybrała Marzenę Okłę-Drewnowicz albo Barbarę Iwan. Nie wybrałabym Giertycha. Natomiast nie mam żadnych też wątpliwości, że niewątpliwie Giertych myślę, że miałby większe wyniki niż akurat Ryszard Petrów w Świętokrzyskim, tak podejrzewam. Natomiast ja też nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie to jest przewaga naszych wyborów, że w Polsce ani nie ma potrzeby głosowania na pierwszego, ja jestem czwarta na liście, zachęcam do głosowania na mnie w Warszawie, jest duży wybór i realnie wyborcy mają wpływ na to, kto zostanie tym posłem w najbliższym Sejmie. I to nie jest tak, że lider może, sadzając kogoś, zadecydować za wyborców. Oczywiście praktycznie zawsze przy tak dużym, szczególnie ugrupowaniu, wchodzą przy tak dużym poparciu jedynki, prawda? Ale już dalej to mogą być różne rzeczy. No niech pani mi powie, że czwórka z Warszawy nie wejdzie. No ja mam nadzieję, że nie dlatego wejdę, że jestem czwórką z Warszawy, tylko dlatego wejdę, że bardzo wielu warszawiaków będzie chciało w Sejmie widzieć Katarzynę Lubnauer i będzie się chciało na przykład zajmować tym, co się wiąże z edukacją, a to jest dla mnie ważne. I zaraz do edukacji przejdziemy. Jeszcze kończąc ten wątek Romana Giertycha. Pani uważa, że Roman Giertych nie powinien się jakoś rozliczyć z tych lat współpracy z Jarosławem Kaczyńskim, że same wpisy internetowe jest troszeczkę za mało, żeby jakoś powinien się wytłumaczyć, to się stało, że dzisiaj myśli inaczej, teraz myśli inaczej. No niewątpliwie zauważmy jedno, że jak to ktoś powiedział, jest ostatnim z żyjących wicepremierów Kaczyńskiego, więc niewątpliwie tamte lata jako jedyny z nielicznych może pamiętać dokładnie, jak powstawała ta władza. I to może być ciekawe dla Polaków, szczerze mówiąc, to jak ta władza była, bo my często nam się już zatarło, jak wyglądała władza lat 2005-2007. Zapominamy, jak co było z Blidą, zapominamy aferę ziemną, zapominamy potem, co się stało z Leperem. I według mnie
to, co może przypomnieć Giertych, myślę, że jest jedną z tych wartości, która zadecydowała, że Giertych znalazł się na tych listach. Chociaż mówię, to nie jest moja bajka. Ja nie czuję się jakoś specjalnie komfortowo zachwalając Giertycha, bo po prostu pamiętam, szczerze mówiąc, również to, co robił w edukacji. A Ryszard Petru to jest... Pani się czuje komfortowo, gdyby Ryszard Petru się pojawił na listach? No już chyba raczej nie ma szans, bo listy są zamknięte. Ale nie można znaleźć mu jakiegoś miejsca na... No ale miał propozycję, z tego co pamiętam, do Senatu. Nie zdecydował się na nią, w związku z tym... No... Żałuje pani? Wie pan co... Ja powiem szczerze, no dla mnie, no my pracujemy, można powiedzieć, cały czas w Sejmie, 4 lata pracuję ciężko po to, żeby Polacy zauważyli moją, również moją pracę i żeby równocześnie robić wszystko, żeby pokazywać na przykład afery PiSu. No dzięki mojej kontroli wspólnej z Krystyną Szumilas Polacy dowiedzieli się o Villa Plus. Przecież to był wynik naszej... A co to ma z Ryszardem Petru? No zaraz powiem. Dzięki naszym kontrolom dowiedzieli się, jak wyglądało recenzowanie hitu Roszkowskiego. Powstrzymaliśmy Lex Czarnek 1, 2, teraz widać, że nie wejdzie również Lex Czarnek 3. I to są konkretne działania przez 4 lata. I teraz przez ten czas Ryszard Petru robił biznes, pojawił się ostatnio jako ta osoba, która walczy z Konfederacją. Bardzo dobrze, że walczy z Konfederacją. Konfederacja jest realnym zagrożeniem, bo to są ludzie, o których warto, żeby Polacy widzieli, jaki jest ich stosunek do kobiet, jaki jest ich stosunek do Unii Europejskiej. Chyba wiem, do czego pani zmierza, że generalnie mało robił wtedy. Dokładnie, natomiast no to nie jest... Natomiast wie pani, taki zarzut można postawić bardzo wielu osobom. Znowu wracając do Romana Giertycha, przez ostatnie lata też nie siedział w Sejmie, nie zajmował się sprawami, którymi pani się zajmowała, tylko prowadził kancelarię. Raczej dobrze z tego żył, prawda? No dobrze, raczej nie mógł siedzieć w Polsce w tym, bo z tego co wiemy, PiS robił wszystko, żeby go zamknąć. To, że ktoś nie był w Sejmie, to nie jest żaden zarzut. No dobrze, prawda? No ale, no tak, ale można też działać aktywnie w jakiś sposób przez 4 lata w innych dziedzinach. Każdy z nas kiedyś pierwszy raz się znalazł w Sejmie. Ja na przykład znalazłam się w Sejmie między innymi dlatego, że byłam inicjatorem takiej inicjatywy, która nazywa się Świecka Szkoła, która zebraliśmy 150 tysięcy podpisów. Za czasów Giertycha? Nie, to był rok 2015. Roman Giertych wróci z tych Włoch, żeby prowadzić kampanię w Kielcach? Ja proponuję, wie pan co, ja myślę, że pan może zaprosić Romana Giertycha. Z przyjemnością bym to zrobił, niech pani sobie wyobraża, że próbowałem kilkakrotnie. Jak pani myśli, jak z jakim skutkiem? Nie czuję się na pewno jako rzecznik Romana Giertycha. Myślę, że nie wybrałbym mnie sobie na rzecznika, biorąc pod uwagę mój pogląd na jego na przykład funkcjonowanie jako ministra edukacji. Dawno tak dogłębnie chyba nie omówiliśmy czyjejś postaci. Roman Giertych w takim razie uznajmy, że to jest rozdział zamknięty. Zajmijmy się teraz polską szkołą. Jak pogodzić, bo pani się zajmuje ekonomią i również edukacją, jak pogodzić duży deficyt budżetowy, z proponowanymi podwyżkami między innymi dla nauczycieli, które są w zapowiedziach programu Koalicji Obywatelskiej. Czy pamięta pan kryzys lat 2007-2009? Duże rzeczy pamiętam, ale na pewno tak. No tak. Właśnie. Nie wiem, czy pan wie, że wtedy nauczyciele dostali takie podwyżki, zresztą oni nie dostawali do roku 2012, że jeszcze w roku 2015, czyli w momencie, w którym PiS obejmował władzę, nauczyciel dyplomowany miał 80%, pensje podstawowe miał 80% średniej krajowej. Wie pan, ile ma w tej chwili, po iluś latach prosperity... Ale pani mówiła o kryzysie nie 2017, tylko 2007-2008. O tym kryzysie pani mówi. Tak, mówię o tym. 2007-2009. Dokładnie powiedziałam. Zdziwiłem się, czy ja może coś źle pamiętam. Nie, 2007-2009 mówię dokładnie. Czyli czasów rządów Tuska. Mimo kryzysu, mimo tego, że naprawdę w tym te problem był duży z finansami, nauczyciele zostali potraktowani jako grupa priorytetowa ze względu na to, na ich zadanie, które wykonują, ze względu na to, że naprawdę musimy mieć lepszych nauczycieli, którzy będą uczyć nasze dzieci i nie można ich zniechęcić do pracy, że w roku 2015 nauczyciel dyplomowany miał pensji podstawowej 80% średniej krajowej. Wie pan, ile ma teraz? Nie mam pojęcia. 63%. Dobrze, ale pani poseł. Nauczyciel zaczynający pracę zarabia 3690 zł. Przypomnę, że 3600 to jest płaca minimalna. Mówimy o człowieku, który ma skończone wyższe studia, który ma przygotowanie pedagogiczne, a Obajtek tyle zarabia w 3 godziny, bo ma 1200 zł na godzinę. Nie rozmawiamy o tym, czy nauczycielom się pieniądze należą, czy nie. To jest poza sporem. Tylko jak to pogodzić? To jest kwestia priorytetów. No wie pan. Deficytem budżetowym. No nie wiem, niech pan weźmie pod uwagę, że my nie chcemy na przykład CPK i nie chcemy zamykać Okęcia. CPK uważamy za taki gigantyczny
gigantyzm PiS-u. Tam się zresztą nic nie wydarzyło tak naprawdę. Ale co, jak nie będzie CPK, to znaczy, że będą pieniądze na nauczycieli? To jest zupełnie inna skala przecież. No nie. To akurat jest skala porównywalna. Tam się szacuje nawet do 400 miliardów koszt takiego CPK. Kwestie związane z Pałacem Saskim, który chcą tutaj w Warszawie 2,5 miliarda złotych. Wbrew pozorom takich elementów, które się składają na budżet państwa, które są 2,7 miliarda na telewizję publiczną, no przepraszam bardzo, takich klocków, które się składają na wydatki państwa jest bardzo dużo. I to jest kwestia, jakie mamy priorytety. Ja uważam, że priorytetem państwa jest między innymi dobra edukacja i dobra ochrona zdrowia, czyli te usługi publiczne. To są dwie dziedziny, ja się głównie zajmuję edukacją, ale również działam w Komisji Zdrowia. I dla mnie jest oczywiste, że my musimy wreszcie uwolnić polską szkołę. Uwolnić ją od pierwszej kolejności, zwolnić Czarka i uwolnić od Czarka, ale również uwolnić uczniów od przeładowanych podstaw programowych, uwolnić od noszenia ciężkich plecaków, które cały czas mam wrażenie. Ale to znaczy, uważa pani, że polski uczeń jest przeładowany wiedzą? Tak. Znaczy nie jest przeładowany wiedzą. To jest właśnie klucz programu. Jest przeładowany wiedzą teoretyczną. To znaczy brakuje polskiej szkole tego, żeby wiedza była po pierwsze bardziej praktyczna, a po drugie uczona w praktyczny sposób. My nie mamy pracowni przyrodniczych w szkole, na których uczniowie by robili doświadczenie. A matura powinna być trudniejsza? Niekoniecznie, bo to nie jest... Znaczy, wie pan, coraz więcej dzieci zdaje maturę. Ona powoli stała się takim egzaminem, który ze względu na to, że w całym świecie coraz więcej osób dochodzi do wyższych stopni wykształcenia. Również do w szkolnictwie wyższym kończy studia i tak dalej. W związku z tym nie ma powodu, żeby ona była trudniejsza. Ale na przykład matura międzynarodowa jest dużo bardziej praktyczna. Uczy... Znaczy, no daje większe możliwości. Tak, sprawdza więcej takich umiejętności, a nie wiedzy teoretycznej. Czy co, przerzucamy się na maturę międzynarodową? Nie, no, to, znaczy nie przenurzucamy się na maturę międzynarodową, ale wyciągajmy wnioski z różnych systemów edukacji, które się sprawdzają, nie wiem, z fińskiej szkoły, z matury międzynarodowej i zobaczmy, co możemy zrobić w polskiej szkole, żeby ta szkoła była ciekawsza, żeby nie była tak stresująca dla uczniów, żeby uczniowie nie myśleli z przerażeniem, że zaczyna się rok szkolny. Na przykład w Polsce mamy plagę korepetycji. Ja bym chciała uwolnić rodziców od tego, że wydają ogromne pieniądze na korepetycje, bo szkoła nie pomaga uczniom, którzy wymagają szczególnej pomocy, nie rozwija zdolności. W związku z tym po prostu polska szkoła musi się zmienić. Czy ta matura powinna być trudniejsza, czy nie? Powinna być inna. Przede wszystkim. Inna. To znaczy, jeżeli ja słyszę w tej chwili, będziemy zresztą z kontrolą na panią Krystyną Szumilas z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli ja słyszę o sytuacji, w której dziewczyna dowiaduje się, że nie zdała matury, po czym sprawdzana matura jest ponownie i okazuje się, że ona ma dwa razy więcej punktów, niż miała dotychczas, bo na przykład okazuje się, że według tego ścisłego klucza, który wpisano w tym roku, nie jest pewne, czy lektura, z której ona skorzystała, to jest na liście rozszerzonej, czy na liście wąskiej. Ale to nie jest kwestia matury, tylko to jest bardziej kwestia oceny, prawda? Nie, systemu oceny. Tak, ale system oceny jest związany z pewnym zamysłem matury. I ta matura, która została stworzona teraz przez ministra Czarnka, bo ona została ostatnio zmieniona, jest maturą takiego ścisłego, tego czego nie powinno być, takiego ścisłego klucza, gdzie szukamy błędów ucznia zamiast znajdować to, co jest wartościowe w jego pracy. Już nie mówię o licznych błędach. O tym, że nawet zdarzało się, że nie ten klucz został przyłożony do testowych pytań z matematyki. No już w ogóle to jakaś masakra. W związku z tym to na pewno skontrolujemy z panią Krystyną Szumilas, bo uważamy, że tak być nie może. Na to się nie godzimy. Wrócimy jeszcze teraz do polityki. Natomiast nauczyciele niewątpliwie co najmniej 20% od razu i powinni mieć jeszcze wyższe podwyżki, dlatego że my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przyszłość naszego kraju, czyli Polski, czyli polscy uczniowie, nie byli uczeni przez ludzi, którzy są zmotywowani i którzy dobrze zarabiają, więc przychodzą najlepsi. Tutaj a propos pamięci, słyszę to jakieś 25 lat, pani poseł. Nie, ale wie pan, ale właśnie to jest, ale teraz będzie inaczej. To jest za Donaldem Tuskiem idzie, że on też rzeczywiście potraktował tych nauczycieli priorytetowo i mówię, to co się dzieje za czasów PiSu i oni im tylko się pogarsza. Wróćmy teraz do takiej twardej polityki. Robert Bąkiewicz będzie kandydował, pani ulubieniec z list PiSu, bo dzisiaj zapowiedział to poseł. No to już Szuski. Mamy jasną sytuację. W Warszawie sponsor Bąkiewicza, czyli Gliński. Ja przypomnę, że ten sprzęt, z którym on obrażał te powstanki, no to między innymi i sprzęt, i wille, i różne inne nieruchomości kupował za pieniądze, które dostawał z NIW, czyli z Narodowego Instytutu Wolności, który nadzoruje Gliński, Bąkiewicz. A w Radomiu ma startować Bąkiewicz. Ja mam wrażenie, że PiS brunatnieje. To znaczy to, co się dzieje. Ja pamiętam, przepraszam, to, że Bąkiewicz jest związany, był związany z ONR-em. Pamiętam różne jego, czy hasła, które są na tym marszu niepodległości. Uważam, że to jest kierunek, który jeszcze bardziej pokazuje, że PiS jest zagrożeniem. Jest zagrożeniem dla Polski i w tym takim
bardzo prostym, ekonomicznym sensie. My mamy któryś kwartał spadki, my mamy sytuację, w której mamy w dalszym ciągu inflację rzędu 10%, mamy sytuację, w której inwestycje spadły za czasów PiS-u z ponad 20,4% PKB do 17% PKB, czyli Polska się, można powiedzieć, nie rozwija. Mamy sytuację, w której jest dramat w zdrowiu czy edukacji i w związku z tym PiS jest realnym zagrożeniem. Już nie mówię o takich prostych zagrożeniach, no tak, jak helikopter latający i przecinający kable, i to helikopter policyjny. A Robert Bąkiewicz, pani mówi, że jego politycznym patronem jest minister Gliński? No oczywiście, ja pamiętam pan maile Dworczyka, jak się przepychali, kto przejmie kontrolę nad narodowcami i Bąkiewiczem. Dworczyk, i to właśnie było między innymi, z tego co pamiętam, o Glińskim. I pan, ja jednak z Glińskim cały czas kojarzę słowa jego brata Roberta. Nie będziemy ich przypominać. Dziękujemy bardzo. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca również Klubu Koalicji Obywatelskiej. I kandydatka z czwartego miejsca listy warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Zachęcam do głosowania. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękujemy państwu.